Gdzie czujecie? Boże, Elu, fantastycznie ciebie słyszeć po miesiącu. Tęskniliśmy, przynajmniej ja tęskniłem. No, tak po prostu nie miałam czasu i nastroju. No, ale już cały czas tak mnie wszyscy proszą, żeby wejść na ten kanał głosowy, no to w końcu się przełamałam, ale... No bo nie mam za bardzo warunków, bo mam z córeczką jeden pokój. Gdzie jest teraz Marysia? Śpi obok ciebie? Nie, no poszłam sobie do drugiego pokoju, po prostu takiego tutaj pustego. Natomiast nie mogłam zrealizować tej obietnicy, że o północy się połączę, bo kolega, u którego mieszkam, to on nie wie, że ja jestem na tym kanale głosowym i zagadywał mnie. No i chciałam Zawsze się możesz go pożegnać. zaprosić do nas. Z chęcią go poznamy wreszcie, bo tyle historii przecież o nim było. On już tyle lat jest razem z tobą. Nie wpierdalaj. On nie chce występować i... No i chciałam się pożegnać, tam tylko poszłam się powiedzieć mu dobranoc i kurde, zagadywał mnie, nie mogłam skończyć, nie? I w ogóle, no, dużo mi czasu trochę to wszystko zajmuje. No ale dobrze, tak. Że już jesteś, Elu. Brakuje mi czasu na te filmy. Bo i tą córeczką się zajmuję, przedtem był Marek, teraz u kogoś mieszkam, wcześniej tam w pensjonacie to też tam z gospodarzem rozmawiałam. Znowu w Krakowie to też ciągle ktoś dzwoni, przychodzi, kurde, muszę gdzieś uciec na jakąś bezludną wyspę to, i sobie tam wszystko zrobię, będę nadawać. Nikt nie będzie wiedział, jaki mam adres i wtedy będę mogła być non-stop dostępna. Bo mi po prostu nie pozwalają. Po prostu moje otoczenie jest zazdrosne, że ja sobie robię tą karierę i oni mi to wszystko utrudniają. W Krakowie no to mama moja mi tam trochę utrudnia, trochę ludzie z otoczenia, no nie. Jak byłam z Markiem, to on nie chciał, żebym się łączyła. Teraz mieszkam u kolegi, to on mi nie pozwala. Córka mi nie pozwala, kurde, po prostu masakra. Okropni ludzie. Nie, nie, no tak mnie pilnują, żebym po prostu się nie łączyła. Żebym filmów nie robiła, live'ów nie robiła. No, czyli sabotują. Właśnie, no kłody pod nogi tylko rzucają. Ten, już nie mówiąc o tym, że pół Krakowa walczy, żebym nie robiła tych live'ów i filmów, te wszystkie instytucje, no nie? Że tam patologia i w ogóle niewłaściwe. No i muszę się zmagać po prostu z tymi problemami. Ale, no i dlatego mnie nie ma, nie? No, ale już je, ale jest, ale filmów trochę zrobiłam. Właśnie sobie zrobiłam taki plakat, że tych filmów już trochę jest z wakacji i tych live'ów też już było parę. Takie screeny sobie zrobiłam z kanału. No, no to jest tam 18 filmów, 6 live'ów, odkąd wyjechałam. No to w sumie nie tak źle, nie? Tylko po prostu nie było mnie na tych kanałach głosowych, ale dlatego, że w ogóle dlatego tak zareklamowałam to w ostatnim momencie. Słychać mnie? Tak, Elu, słyszymy. Słychać. Bo ja nie chcę, żeby z tej Iskarioty, z tych serwerów hejtujących mnie nagrywali, no nie? Więc ja tego nie reklamuję dzień wcześniej. Bo ten cały Albus, Tazaria, wszyscy, nie? To oni na przykład zapchają sobie dyski jakimiś plikami, bo to są bałaganiarze, niezorganizowani, więc jak oni nie będą wiedzieć dzień wcześniej, to się nie przygotują, żeby mnie nagrywać, bo będą mieli burdel w komputerze i nie będą mieli na czym nagrać, nie? Dlatego ja tak dzisiaj... No to może zapisują. Brytne! No, no i tak i nie, ale też trzeba mieć czas, nie? A jak nie wiedzą dzień wcześniej, że ja będę, ja w ostatnim momencie się łączę, no to wtedy ludzie, którzy akurat mają czas, mogą wtedy wziąć w tym udział. A ta, że tak powiem, internetowa hołota się nie może przygotować, nie? Bo oni mnie
oni mnie nagrywają, robią rajdy, czyli specjalnie się zmawiają, żeby wejść na ten kanał głosowy. Prowokują mnie, przesłuchują, denerwują. Ja się irytuję, oni mnie nagrywają. I oni są na tyle bezczelni, że potrafią na drugi dzień po takiej rozmowie na kanale głosowym, to już te nagrania są w sądzie rodzinnym w Krakowie. Wyobrażacie sobie? Jesteście tam? Tak, tak, jesteśmy, Alu. No, że oni mnie nagrywają w nocy, nie? Ja idę spać. Śpię sobie, nie, tam o 9 rano, a tu już kurator rodziny dzwoni, że ja w nocy byłam pijana na kanale głosowym, albo mówiłam, że nie chce mi się żyć, albo co to znaczy, że ja powiedziałam, że nie kocham córki, albo coś tam powiedziałam, kurwa, z każdego słowa mnie rozliczają. Oni są pojebani wszyscy normalnie. Że ja się nawet nie zdążę wyspać, nie? A już połowa Krakowa wie, co ja w nocy powiedziałam na kanale głosowym, dlatego chciałam się wam wytłumaczyć, dlaczego nie wchodzę, nie? Ale w ten sposób ci popularność rośnie. No wiem, ale wiesz, ja sobie zadowolona, fajnie sobie gadałam z widzami, idę spać, nie? A tu rano już kurwa dzwoni policja, kurator rodzinny, prokuratura mi jakiś ten maila wysyła. Ze szkoły córki dzwonią. Dlaczego córka nie przyszła na pierwszą lekcję do szkoły? Że to pewnie dlatego, bo siedziałam na kanale głosowym i nie dałam jej spać, nie? Od razu łączą fakty, że... No bo czasem się zdarzało, że... No dobra, byłam na tych kanałach głosowych do późna, nie? I na przykład zaspałam i dałam dziecko do szkoły na drugą lekcję, prawda? No może się zdarzyć, prawda? A szkoła już była zawiadomiona, że matka do 3 w nocy na kanale głosowym coś tam gadała, wyglądało na to, że nie jest do końca trzeźwa i czy dziecko przyszło do szkoły. No a w szkole, o kurwa, no nie przyszła na pierwszą lekcję, ale jaja, tak, patologia. A no, normalni ludzie nie mają takiej inwigilacji, no nie? Więc stwierdziłam, że pierdolę, nie będę wchodzić na te głosówki, bo to jest po prostu, to jest taka inwigilacja w tej chwili, jak ja pamiętam z czasów stanu wojennego, no dosłownie. To jest po prostu, wróciła ta inwigilacja. Tego nie było przez jakiś czas i teraz jest, nie? Że ja sobie tam w nocy coś nagrywam, idę spać, dam dziecko później o 1 godzinę, i mam po prostu zjebę potem cały dzień, że rozliczają mnie, gdzie ja byłam, co ja robiłam, dlaczego ja jej nie dałam, nie? Jak ja mam prawo jako rodzic na przykład do nauczania zdalnego, ja nie muszę w ogóle dziecka dawać do szkoły. Ja mogę sobie na przykład złożyć taki tryb nauczania domowego, zadeklarować, że na przykład mam w dupie szkołę, i ona się może uczyć w domu i chodzić tylko na takie egzaminy do szkoły, nie? Nie musi. Jest obowiązek szkolny, owszem, ale fizycznie dziecko nie musi chodzić. Są tacy rodzice, co nie dają, mają lekcje prywatnie i tylko chodzą na, zaliczają egzaminy, żeby przejść z klasy do klasy, nie? No to skoro jest taki system, to przecież jak na przykład dziecko nie przyjdzie na 1 godzinę do szkoły, to nie powinni robić afery, prawda? Bo ja to mogę odrobić we własnym zakresie, no ale jak widać, jak się jest youtuberką o prawicowych poglądach politycznych, wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, to nie można tak robić, tylko za to można mieć jakąś aferę. No ale dobra. Ale nie zostały żadne konsekwencje wyciągnięte dla ciebie. Tylko nie, gadają, nie, tak? Nie. Tak, tak, no. Ale nie, bo i to jest takie, ja mam poczucie, ja mam takie czasami wrażenie, że jak gram w jakimś filmie albo w jakiejś grze komputerowej jestem, że to się w ogóle wszystko nie dzieje naprawdę, bo to wszystko, co wokół mnie, cała ta afera się nakręca, nie? Ale to się nazywa derealizacja i tu można normalnie leczyć u psychiatry. No, ale mówisz o mnie?
Czy o moim No, otoczeniu? Że tak, Potrzebuję. takie odczucie nazywa się derealizacja. No, ale ja nie mam. Po prostu chodzi o to, że ludzie kręcą jakieś historie, których nie ma, nie? No ja na przykład, nie wiem, będę robić live'a albo jestem na posłówce i beknę albo pierdnę, nie? No zdarza się, prawda? Ktoś może mieć tam dużo gazu w brzuchu i tak się zrobi, nie? A oni będą pisać donosy, że ja byłam nachlana, najebana, pod wpływem narkotyków, cholera wie co, nie? Że strach po prostu purtnąć w czasie rozmowy na kanale głosowym. Bo oni mnie po prostu zajebią następnego dnia. Jak ja bym sobie pozwoliła na taki odgłos, no to po prostu jakaś jazda by była. Policja krakowska, prokuratura, straż miejska, straż pożarna, szkoła, wszyscy by analizowali, co to był za odgłos. A może jakiś seks, nie? A może w ogóle kogoś uderzyłam, prawda? No bo jak oni robią, nasłuchują tam w czasie live'ów, co się dzieje w głębi mieszkania, nie, ja się boję w ogóle jakichkolwiek odgłosów. Bo będzie jakiś odgłos taki, o. To ja mam na drugi dzień przesłuchanie, że ja biłam dziecko. No tak. Ja nie mogę pozwolić sobie na to, żeby było coś takiego. Bo to znaczy, że ja ale w tym momencie jest bardziej podeszła... ten z pornosa odgłos. Właśnie. Taki, ale nie, no Iskariota, tam te inne osoby, nie, to oni powiedzą, że ja w czasie rozmowy głosowej podeszłam do mojej córki i dałam jej 5 razy w twarz. 1, 2, 3, 4, 5. Ja bym powiedziała, że to seks wchodzi. I ja się... No to bardziej brzmi, jakby pani biła Niemca po kasku. I w ogóle chodzi o to, że jest w prawie jest domniemanie niewinności, czyli ja jestem z definicji niewinna i to oni mi powinni udowodnić, że ja kogoś biłam. A oni, te wszystkie różne instytucje mi każą przychodzić. Ja się mam tłumaczyć, co znaczył ten odgłos i czy ja kogoś nie biłam, mam udowadniać, że ja nie biłam. A jest domniemanie niewinności w polskim prawie. To oni mi mają udowodnić, że to jest odgłos bicia kogoś, a nie ja mam udowadniać, że to nie jest odgłos bicia. No bo jak ja mam to udowodnić? No jak ja mam to udowodnić? Bo przecież ja nie mam nagrań. Co ja robię w domu, nie? Przecież ja tego nie mogę udowodnić, nie wiadomo, co tam się dzieje, nie? No i takie sytuacje, ale słuchajcie, dobra, bo może źle trochę zaczęłam. Tak, witam was, bardzo za wami tęskniłam, no, wszystko u mnie dobrze i postaram się nie narzekać. W piątek będzie live, czyli dzisiaj jest już środa, była, minęła. Kurde, to już mało czasu. Czwartek, piątek i trzeba live'a robić, żeby się nie spóźnić, cholera. Bo ostatniego live'a włączyłam o północy dopiero. A jaki jest status związku? Właśnie, co z Markiem? No, nie wiem, co z Markiem. Marek, nie chcę na ten temat w ogóle. To znaczy, nie chcę się na ten temat w ogóle wypowiadać. Ja muszę coś zmienić po prostu w tych relacjach, które do tej pory były, nie? Nie z Markiem, tylko z Pieterami. Muszę coś zmienić. I musiałam przejść tutaj do innego pokoju. Słychać mnie? Tak. Ja myślę, że po prostu... Nie, ja już jestem zmęczona tym tematem, Marka, nie? I ja już to zamykam po prostu. Od 1 września, no, bo teraz Marek, tak trochę trudno. Tak, tak samo mówił. Chodzi o to, że... sierpień, jeszcze teraz będą spływać filmy nasze wspólne na kanał, no to wiadomo, nie? Ale od 1 września
Ja po prostu będę udawać, że ja nie wiem, kim jest Marek. No. Nie będę już. Bo ja już mam dość tego tematu. Już mi się nie chce nic opowiadać, więc po prostu. Bo Marek mówił ostatnio na głosówce, że on by się w sumie chciał tam z Marysią jeszcze pobawić czy coś. Że im się fajnie czas spędzało. Wiem, wiem. Nie, my nie jesteśmy pokłóceni, wszystko jest w porządku. Tylko, że ja chciałam robić live'y, chciałam robić filmy, chciałam jakieś tam fajne rzeczy robić razem, a hejterzy nie pozwolą nam, po prostu będą nam dokuczać nieskończoność, nie da się. Marek nie jest w stanie się przed tymi hejterami izolować, bronić, on tam z nimi rozmawia, daje się im przesłuchiwać, daje się im manipulować. Mi to nie odpowiada po prostu, bo ja jestem po prostu całkowicie odporna na to. No on właśnie mówił, że przyjechał do ciebie, bo go Marysia prosiła. Tak, tak. Słuchajcie, nie chcę na ten temat rozmawiać. Po prostu ja jestem całkowicie odporna na hejt. To znaczy ja oczywiście przeżywam hejt. Wcale się tego nie wstydzę, płaczę, tam się denerwuję, no nie. Ale nie ma takiej możliwości, żeby ja sobie na przykład coś postanowię, że ja chcę zrobić live'a albo film. I że ktoś mnie odwiedzie od tego pomysłu, to nie ma takiej opcji, nie? Po prostu postanowiłam sobie, że sobie będę robić te filmy na ten kanał i będę, no. I choćby mi zabrali córkę, choćby mi wszyscy by się na mnie obrazili, choćby matka mnie pozbawiła spadku. To ja już z tego nie, ja już z tej drogi nie zawrócę. To w ogóle nie ma w ogóle żadnej możliwości, żebym ja kanał zlikwidowała, odeszła jak Londyli za 4 osoby. To w ogóle nie ma takiej możliwości, no nie? No, ale na przykład Marek, to jemu wszystko można wmówić, bo on tam chciał ze mną robić te live'y, a wystarczy, że ci hejterzy do niego dzwonią, namawiają go, żeby mi dokuczał na tych live'ach, żeby pisał jakieś niemiłe komentarze. Nie wiem, czy mu tam proponują pieniądze za to, czy po prostu tylko go podpuszczają, bo różne są plotki, że nawet pieniądze odbierze podobno za to, że sabotuje te moje live'y i mi dokucza, że tam podobno sprzedaje moje zdjęcia prywatne w bieliźnie, te nagrania z domu. To podobno za pieniądze on to udostępnił. On to podobno za pieniądze udostępnił wszystko, więc, ale ja nie wiem, no nie, czy tam miejsce naszego pobytu i tak dalej. A czy przed 5 sekundami nie mówiłaś, że już się nie będziesz odzywała na temat Marka? Tak samo było podczas live'a, też powiedziałaś, że koniec, a potem 30 minut gadania o Marku. Nie, od września dopiero, od 1 września. Nie, do września miały być filmy, a gadka miała już być skończona. No a jednak jest kontynuowana i co teraz? No właśnie, każdy ma prawo zmienić stanie. Jak ci się nie podoba, to wypierdalaj z posłówki, dostaniesz bana. Dobra, ale nie, no kurwa, miałam nie mówić o nim, tak. Nie, chodzi o to, że ja mam gdzieś takich współpracowników, którzy no nie potrafią stanąć po mojej stronie, można ich po prostu w 5 minut zawrócić o 180 stopni, nie? Ja tylko sobie ufam, jeśli chodzi o te wszystkie działania, nie? Ja nie mogę, bo na przykład Marek miał hasła na mój kanał YouTube, prawda? Na Tipo Live, wszędzie mu dałam dostęp, nawet na konto bankowe. Naprawdę? Naprawdę, tak, no bo jak
marcu, jak się spotkaliśmy. No, bo korzystałam z jego laptopa i tam wszędzie się pologowałam. I po prostu miał dostęp, nie? Ale jak ja zobaczyłam, ale jak on potem, w marcu to było, ale jak on przyjechał w maju i nakręcił moje mieszkanie i potem wrzucił to do internetu. A tam nie było żadnego bałaganu, ale sam fakt, nie? Jakby naprawdę chciał mi zaszkodzić, to by nakręcił wszystko, nie? Kuchnię, łazienkę, tam moją pracownię, sypialnię, balkon, piwnicę, garaż, samochód, nie? To on tam sobie tylko tak dla jaj coś tam nagrał, nie? Nie żeby tam kompleksowo wszystko, ale sam fakt, prawda? Sam fakt. No to ja wtedy wzięłam i wszystkie pozmieniałam po prostu hasła. Nie było to proste, bo na Google nie wiedziałam, musiał mi ten administrator, mój buziaczek, Miłosz, tam pomóc, gdzie się to wszystko zmienia, nie? I ja go od wszystkiego odcięłam, no bo ja stwierdziłam, że jeżeli on jednego dnia, będąc u mnie w domu, ja idę na zakupy, żeby kupić jedzenie, i poszłam na zakupy, wydałam 200 zł, poświęciłam 3 godziny, żeby pochodzić po jakimś supermarkecie. Potem przyszłam do domu, gotowałam, nie? Żeby mu niczego nie brakowało. I zajęło mi to 5 godzin, zakupy i produkcja tego posiłku, żebyśmy nie musieli tam w knajpie tam przepłacać, nie? I w ciągu tych 5 godzin, co ja się starałam, żeby on wszystko miał, i mięso, i ser, i chleb, i masło, i mleko, i sok, i kurwa w ogóle wszystko, nie? To on w tym czasie mi nakręcił moje mieszkanie Ale i tam, Elu, wrzucił na do tym internetu. nagraniu było cię słychać w tle, więc on to kręcił, jak ty byłaś w domu. Nie wiem, no to może byłam w kuchni wtedy i właśnie byłam zajęta, smażyłam coś, widział, że jestem zajęta, nie mogę wyjść. Albo Nie na YouTube wiem, kiedy on to leciał. nagrywał, bo ja tego nie widziałam. No i wtedy go po prostu odcięłam mu dostęp do tych kont, no bo chodzi o to, że słuchajcie, jakbyście się chcieli mnie zapytać, czy Marek byłby zdolny do tego, żeby usiąść w nocy i wypierdolić mi wszystkie filmy z mojego kanału YouTube, bo jakiś tam hejter by mu powiedział, na przykład Martyna, ta moderatorka radio Cyglarska, moja była A z administratorką, bym go Martyną to Janusz wczoraj rozmawiał. jakby ona go zbajerowała, na przykład by mu powiedziała tak: słuchaj, Mareczku, przyjedź do mnie, dam ci dupy, będziemy się dupczyć cały tydzień. Ale warunek jest jeden. Wypierdolisz Eli wszystkie filmy z kanału. Jak jej wypierdolisz wszystkie filmy z kanału, to ja jestem cała twoja. Po prostu liżę cię 24 godziny na dobę przez tydzień. No to co, wchodzisz w to czy nie? To co? To jak myślicie? Z nią Janusz kolaboruje. Jak myślicie, jaka byłaby odpowiedź Marka, nie? Jak myślicie, jaka? No on by mi po prostu wyjebał filmy z 5 razy mojego kanału, bo jakaś dziwka mu powiedziała, że mu się da wylizać. No, taka jest prawda, nie? No przepraszam, że tak mówię, że jestem taka trochę. Nie, ja tak celowo przesadzam, bo wiem, no ludzie tego oczekują, no nie? Ale no bo wiadomo, że jakby tylko mu ktoś tak powiedział, słuchaj, wywal filmy z kanału, no to nie wywali, nie? Ale jak go jakaś dziwka zbajeruje, o, pragnę cię, będziemy robić to i to i tego, będzie go tam po prostu bajerować cały tydzień, a na koniec mu powie, a masz hasła na kanał YouTube Eli Gavin? A on powie, mam. A możesz jej wywalić te wszystkie filmy, które ona od 10 lat tam daje? No, jak będziesz moja przez rok, no to je rozpierdolę ten kanał, nie? No i ja po prostu musiałam zmienić hasło. Ja mu nie ufam, no. Natomiast ja wam mogę powiedzieć, że ja bym tak nikomu nie zrobiła, prawda? No bo. Chodzi o to, że przecież tak samo było z tym moim. Nie wiem, słychać mnie?
Tak. Tak, Ja tak. wiem, że mówię jakieś głupoty. Myślicie może, że tam jestem pod wpływem jakichś środków. Przecież tak samo było z moim moderatorem, tym, Michałem Świderskim, czyli pseudonim Lajzista, tak? Jakaś dupa go zbajerowała, że będzie cała jego, nie? I co on zrobił? Co on zrobił w maju? Skasował mi serwer na Discordzie cały, którego był moderatorem przez pół roku. Ja tam miałam zdjęcia z widzami, ja tam miałam posty, ja tam miałam wpisy, ja tam miałam korespondencję od setek ludzi, której nie skopiowałam, no nie? Dane, informacje, zlecenia od klientów. I jakaś dziwka go zbajerowała, że mu da dupy, że będzie z nim, że się do niego przeprowadzi, żeby tylko mi rozjebał tego Discorda i bajerowała go tydzień, drugi, trzeci, czwarty. I co on zrobił? I on mi wszystko skasował. A to przecież ten Michał był moim przyjacielem wiele miesięcy. Kurde, ja mu naprawdę ufałam. Wszystko poszło po prostu w pizdu, wszystko poszło w komin. Wszystko zniszczył, wszystko. Ja straciłam całą korespondencję z pół roku od widzów, od współpracowników, od kontrahentów. Nie wiem, jak tam będę miała czas, to sobie gdzieś tam złożę jakiś wniosek do sądu, na policję na ten temat, bo no tak nie można robić. Ktoś ma działalność gospodarczą, stara się. Powierzasz komuś rolę administratora, a on ci wszystko kasuje. Ale słuchajcie, ale nie, przepraszam, bo ja tak chciałam coś fajnego powiedzieć, a cały czas zrzędzę. Nie, wszystko jest fajnie. Tylko po prostu, co ja mogę wam powiedzieć, dziewczyny? Nie ufajcie facetom, kurde. Jakaś dziwka go poderwie i on was zdradzi. Skasuje wam filmy na kanale, serwer na Discordzie, wyniesie wam jakieś rzeczy przedstawiające wartość z domu. Nawet bieliznę, buty wam pozabiera, żeby tej dziwce dać. Także po prostu faceci to nie można im ufać. Zresztą kobietom też nie. Już mówił, że się do jakiejś patki wybiera z Discorda. Kiedy mówił? No wczoraj, czy tam przedwczoraj. Tak, potwierdzam, było coś takiego. Nie, no to przecież ma prawo się wybierać, gdzie chce, nie? Ale ja już Marka nie zaproszę do Krakowa, bo ja nie mam ochoty, żeby mi filmował mieszkanie, także... Także my się już więcej nie zobaczymy. Ja myślę, że jakieś Zakopane na ferie będzie. A ja myślę, że ja chcę mieć innego kochanka co tydzień i już nie mam ochoty sobie... Nie mam ochoty sobie zawracać głowy jednym facetem dłużej niż miesiąc, także to był błąd. Po prostu straciłam rok na Marka. Już minął, więc w sumie masz tylko Marka, nikogo innego. No raczej ciężko będzie ci kogoś nowego znaleźć. No ale jak może mi być ciężko, jeśli już znalazłam? No kogo? No przecież Ela pisała. W wieku 52 lat można się normalnie związać. Ludzie sobie na nowo życie układają, co wy pierdolicie. No ale to ale ja nie chcę się wiązać. Ja chcę mieć innego kochanka co miesiąc. Nie będę się wiązać. Ciężko. Po jakiego chuja się mam wiązać? Przecież Elu, ale w łóżku też można się wiązać. Wiążesz się po to, żeby założyć rodzinę, mieć dzieci. A ja mam już dziecko, miałam rodzinę, byłam w małżeństwie, ten rozdział jest zamknięty. Teraz się zamierzam bawić i nie spędzać czas.
Będę się po prostu umawiać z facetami tam. Może sobie nie będę zmieniać co parę dni, czy tam co tydzień, ale myślę, że raz na miesiąc nowy kochanek to jest całkiem zdrowe podejście. To jest tylko 12 kochanków rocznie. A może jakiegoś Tindera, czy ten rodzaj? Ale ja nie potrzebuję. Ja jestem królową internetu, jestem marką, logo. Ja mam po prostu na propozycji, że nie wiem, na kto się zdecydować. No kurwa. Ale wiem, że nikt nie będzie. To jest mało ale nie, nie. Ale dobra, nie, powiem, nie, nie, powiem wam szczerze taką rzecz, że nie, na razie nie mam żadnego kochanka, ale i no, druga rzecz jest taka, że ja się nie umawiam z facetami. No teoretycznie, nie, ale praktycznie to nie. Natomiast ja się nie umawiam z facetami przez internet. Po prostu nie, no nie, tam ktoś do mnie pisze na Messengerze, ja to zlewam, jakieś maile, ja mam to w duchu, jakieś SMS-y, ja w ogóle nie czytam, nie sprawdzam, mam to wyjebane, ja jak sobie chcę tam się do kogoś przytulić, no nie, no to ja sobie mogę po prostu wyjść z domu, nie, gdziekolwiek tam pójść, zagadać sobie jakiegoś faceta i ja wieczorem już mogę z nim iść na randkę. Ja nie potrzebuję z jakimś anonimem z internetu, który do mnie pisze z jakimś hejterem, żeby mnie w coś wkręcić, się umówić. Ja sobie mogę po prostu w realnym świecie zbajerować tam co piątego faceta, nie? Po jaką cholerę ja się mam z jakimiś internautami spotykać? No ale nie wiesz, wiem, jak to... mówisz, już z pół roku i jak na razie nic z tego nie wyszło. No nie, a skąd ty wiesz, co ja robię, z kim ja sypiam, jak ja spędzam czas? Bo byś się pochwaliła od razu na Discordzie. No nie, no bo przez miniony rok byłam z Markiem, no to przyznaję, jak byłam z nim, to go nie zdradzałam, ale teraz się rozstaliśmy, on wyjechał, powiedział, że nie przyjedzie, no to ja się czuję zwolniona już po prostu z jakiejś obietnicy czekania na niego, tak? Zresztą ja sami powiem ci tak, dopóki żaden się do tego nie przyzna, to ja ci nie uwierzę. Sami powiedzieliście, że jedzie do jakiejś kobiety, nie? No to skoro jedzie do innej, no to do mnie już nie przyjedzie, prawda? Chyba oczywiste. Ale ja nie potrzebuję nikomu udowadniać, natomiast... Po prostu będą tam jakieś filmy, czy tam coś, ale moi tam widzowie, obserwatorzy to się tylko będą mogli domyśleć, czy tam mam z kimś romans, czy nie mam. Natomiast już nie popełnię tego błędu i nie będę mówić, nie? O, ten facet mi się podoba, ja go kocham, ja coś do niego czuję, ja z nim sypiam, chcemy się spotkać, chcemy jechać tam i tam. Nie, to tego już nie będzie, po prostu... To tylko sobie ludzie będą mogli się domyślać. O kurwa, wyjechała sobie z tym do Paryża. O synu Edka przed chwilą. O czym? O Edmundzie. O jego synie. No. Jednym i drugim, jeszcze jakiś tam Rafał. Nie, no to tylko Dawid. Ja tylko mówiłam, że mnie podrywa. Czyli opowiadasz o swoich kolejnych kochankach. Ale on nie jest moim kochankiem. Tak pisałam. Adoratoras. Nie, ja tylko powiedziałam, że to on mówi, że ja sama podobam. A co ale ja z tym zrobię? Wiemy, to... że ktokolwiek, jakikolwiek mężczyzna na ciebie spojrzy, to ty od razu to wypaprasz. Tak? No nie? Tak. Nie, bo ja się rozstałam z mężem 10 lat temu i miałam przez te 10 lat trochę tych kochanków i jakoś nie nagrywałam na ten temat, no nie? Akurat tak mi się zachciało na temat Marka nagrywać, ale dostałam nauczkę. Szczerze, Elo, przyznaj się, że nie masz ani jednego. Nie, no jak? No ty chyba nigdy w życiu kobiety nie dotknąłeś. To prawda. Ludzie. By ciebie chciał.
Nie, ja Będzie jakiś powiem typ wam. mówił Elce, czy kogoś miała, czy nie. Nie, Ty chyba ja też powiem kobiety nie wam. dotknąłeś. Nie, twoją matkę dotknąłem. Nie, Tatuś. ja wam powiem. Ja wam powiem tak, że kurde, orgazm to jest taka przyjemność, że ja nie jestem w stanie sobie tego odmówić i z tego zrezygnować, no nie? Szczególnie Tak 20. samo. Tak samo jak inne przyjemności, które niesie życie, czyli na przykład przyjemność, jaką się ma w czasie picia alkoholu, palenia papierosów, jedzenia smacznych dań, lub na Właśnie, przykład, a jak tam twoje postanowienie, którym się dzieliłaś tutaj z nami? zaraz powiem, lub na przykład jakaś samorealizacja, prawda? Coś tam sobie robisz, wykombinujesz, wymyślisz, że tam sobie chcesz zrobić coś tam, zmontować fajny film, zrobić zdjęcia i to też daje takie poczucie, takiej przyjemności. No także to kurwa w ogóle nie ma opcji, żebym ja zrezygnowała z facetów i z seksu. Bo ja sobie w ogóle nie wyobrażam życia bez tego, nie? Byś No musiała normalnie. najpierw mieć z czego zrezygnować. Nie? No bo na przykład Marek, jak wyjeżdżał stąd, tutaj z Władysławowa, to on powiedział, że ja się zapytałam go, kiedy się zobaczymy znowu, a on powiedział, że kilka razy mówił, jakby był tutaj, nie? Że powiedział, że się spotkamy zimą na gwiazdkę. Zimą. W sierpniu mi powiedział, że zimą się spotkamy, nie? No to sorry, ja nie będę do zimy na niego czekać, no nie? No, kurwa, jak ja mam ochotę na seks codziennie, to ja mam czekać do świętego Mikołaja, że on mnie przeleci? Zostawi prezent, który się odpakuje za 9 miesięcy. Może tobie jest bardziej wibrator potrzebny niż chłopak. No nie, ale słuchaj, z wibratorem, nie wiem, czy masz doświadczenia z wibratorem, wiesz, z wibratorem to nie jest tak Mam. jak z żywym mężczyzną, wiesz. Żywy Moim mężczyzna zdaniem jest z wibratorem jest lepiej. a mi jest lepiej z facetami, bo oni mnie dotykają. Przez Jakaś minutę. jest po prostu interakcja, nie? Można sobie też Nie? porozmawiać, napić się piwa, coś tam robić razem. W ogóle, kurwa, z wibratorem to się możesz tam zabawić godzinę, dwie albo trzy, a z takim facetem to się możesz fajnie bawić całą dobę, nie? Nie? Minutkę. Zależy, jak długo trzyma Wibrator stoi. z tobą nie porozmawia, nie pójdzie z tobą na piwo, nie przytuli cię, nie obejmie. Ela, ty i tak tylko monologi lubisz, no te monologi też można do wibratora przemawiać. Kurwa, wiesz co, koleżanko? Idę sobie do drugiego pokoju po okulary, żeby cię po prostu wyjebać z tej głosówki, bo mnie wkurwiasz. Nie? Nie chcę cię tutaj. Co to jest za babsztyk? Proszę, nie rób. W ogóle Zapiekni po prostu możesz. mi przepraszam, nie chcę być jakaś tam chamska, nie? Nareszcie dobra decyzja, Jaka się Ela. Ale przebrała. ten twój słodko-pierdzący Podałem mało. głos, ten twój słodko-pierdzący głos mnie po prostu wkurwia. Także ja nie wiem, Idziesz na taki masz skazanie. zarząd administratora. Ja zaraz sobie przejdę na taki tryb wyświetlania osób, nie? Ale pani jest chamska. No jest, no O, kurwa, kolejny hejter. jestem. Ja wiem, czy ja jestem Co wy chamska, pierdolicie? ja się spotkałam w życiu z różnymi chamami. Ja tak w sumie w porównaniu z nimi to nie jestem znowu aż takim chamem. Zaraz, jak tu przejść na ten tryb, żeby mi tych użytkowników. O, mam. Która to jest ta dziewczyna, co mi tam cały czas dogaduje? Że ja monologi, że ja pierdolę, że ja kłamię, że z wibratorem się powinnam zabawiać, że ja nie mam nikogo. Która to jest taka mądrala? Halo, no powiedzcie mi coś, moi fani. Jest tu chociaż jedna fajna osoba, która mi zdradzi tego. Kocham Denerwuje cię. mnie ta kobieta, nie chcę jej tutaj. I jeszcze ten jest ta lalunia znowu tutaj po prostu przyszła, bo poznaje po głosie, nie? Dobra, nieważne.
Ale musisz każdego po kolei banować, dopóki nie powiedzą, bo tutaj zmowa milczenia panuje. Słuchajcie, nie, nie. Słuchajcie, nie będę się tam wypowiadać na temat Marka, w sensie, czy mi na nim zależy, czy tam się chcę z nim spotkać, czy coś tam, co tam dalej, nie? No, wyszło jak wyszło. Hejterzy nas strasznie skłócili, chciałam zrobić te live'y, widzieliście, nie wyszło, no nie? Dzwoniły do niego te hejterki, piszą do niego. A on tego słucha po prostu. On ulega tym manipulacjom. Mi po prostu ręce opadają. To jest tak, ja mam takie uczucie, jakbym miała dom albo jakąś firmę, biorę kogoś do współpracy, wpuszczam do środka, ma dostęp do wszystkiego, nie? Wychodzę, zamykam wszystko na klucz, żeby nikt nie mógł wejść, nie mógł ukraść aparatu, włączyć mojego komputera, grzebać w moich rzeczach. I ta zaufana osoba, jak mnie nie ma, otwiera komuś drzwi, dorabia komuś klucz, żeby mógł wejść i wszystko mi zniszczyć. No i tak robi Marek. Tak robi Marek. Ja mu zaufałam, ja go zaprosiłam do swojego świata, do swojego życia, do swojego domu. Ja spędziłam z nim wakacje, ja mu się zwierzyłam setek spraw, poznał moje dziecko, nie? I co się dzieje? I on opowiada moim wrogom w internecie. Wypływają moje rozbierane zdjęcia, informacje, gdzie ja nocuję. Jakieś szczegóły o moich relacjach z moją matką, nie? Czy tam, no po prostu zależy, jakby co mu przyjdzie kaprys, żeby akurat coś powiedzieć, no to płynie do internetu. No bez jaj, nie? Przecież normalnie jakby go nie było, ja bym sobie zamknęła wszystko na klucz, robię coś i nie ma takiej opcji, nikt o tym nie wie, nikt mi nie zdradzi, dziecko nie wie, matka nie wie, były mąż nie wie, kochanek nie wie. I nikt mi nie może tego zniszczyć, bo nie wie, tak? Czyli najlepiej jest nie włączać nikogo w żadne swoje biznesy, interesy, wpuszczać do mieszkania, dawać mu dostęp do swojego kanału YouTube. Nie ufaj nikomu. No, no właśnie. No. Tak. Jebać kurwa i frajerów. Ale tak, naprawdę, nie można ufać nikomu, 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 nikomu. Ludzie ale są mało, kurwy po prostu, wiesz. Ale mało tego, tak naprawdę możesz ufać tylko sobie, ale też to zaufanie powinno być takie ograniczone, bo na przykład jak jesteśmy załamani, pijemy alkohol, czy tam mamy jakąś depresję, to robimy jakieś głupie rzeczy, nie? Wbrew sobie. I wtedy jaki jest tego morał? Że nie możemy ufać nawet sobie, nawet sobie. No. A ja na przykład powiem wam, że z doświadczenia po moim małżeństwie, prawda? Rozwiodłam się z mężem, bez orzekania o winie mieliśmy rozwód w 2015 roku. Sam się po prostu wyniósł z domu, bo sobie kogoś znalazł. Zapakował się, powiedział spierdala, nie ma problemu, nie chcę z tobą być, do widzenia, cześć pa, nie? I sobie poszedł. A potem się okazało, że on ciągle wchodził w różne związki i wszystkim opowiadał wszystko o mnie. No jakaś totalna plotkara. Po prostu o moich rodzicach, o moim bracie, o mojej firmie, o różnych sprawach, a jakie ja mam nawyki, a to, a to, a to. I każda osoba, która była w związku z moim byłym mężem, wie o mnie wszystko. Total wszystko, że on po prostu był z kimś na przykład przez miesiąc, nie? Czy tam przez pół roku. No to on siedział, kurwa, i nawijał, opowiadał non-stop historię, wszystko, 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 wszystkie moje tajemnice, sprawy, a co tam zrobiłam, a po prostu... Oraz jeszcze do tego zmyślał, nie? I on jak potem się rozstawał z jakąś osobą,
To potem ta osoba do mnie dzwoniła, żeby mu dokuczyć za to, że została porzucona, bo Andrzej przeważnie porzucał wszystkich, bo on jest przystojny, wysoki. Jest, generalnie zawsze był obiektem pożądania, więc to on zawsze porzucał, nie jego. I ci jego, te jego partnerki, partnerzy to do mnie wyzwaniali i się na mnie mścili. Mówili, a ja o pani wiem, że pani to, 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 a pani dziecko to, 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 to i ja teraz panią będę gnąć, nie? I ja sobie myślę, kurwa mać, był moim mężem, no chcąc, nie chcąc wszedł, dowiedział się tam o jakichś sprawach, bo mieszkaliśmy razem 5 lat, prawda? Ufałam mu, bo miałam z nim dziecko i wydawało mi się, że mogę mu ufać, skoro jestem matką jego dziecka, wychowuję je. A on wszystko wyniósł po prostu. Co on nie wiedział, to wszystko wyniósł. A ja na przykład miałam tam różnych facetów, nie? I nigdy nic nie opowiadałam o Andrzeju. O jego rodzinie, o jego sprawach finansowych, gdzie pracował. No kurwa, nie miałam takiej potrzeby, żeby o nim opowiadać, bo po co? Ale dobra, nieważne, znowu chyba mam zły humor. Słyszycie mnie? Płatki z mlekiem przejebane. No na przykład ja tam kiedyś się pokłóciłam z sąsiadką, tam jakaś tam była sprawa, jakiś konflikt, nieważne. No to o tym się dowiedziało 5 osób kolejnych przez 5 kolejnych lat, które były w związku z moim byłym mężem. Wszystkie szczegóły, co tam z tą sąsiadką zaistniało. No i po co on to opowiadał? No po co? I potem ci ludzie, co tam się rozstali z Andrzejem, to odszukiwali tę sąsiadkę, żeby jej tam powiedzieć, że oni mają jakieś informacje na mój temat. Ja, ale jaja. I chodzi o to, że tak mi jest strasznie przykro, bo Marek tak robi. Ja pierdolę, Marek tak robi. No, tak mi jest strasznie przykro, nie? A to jest takie głupie. Ja mam w dupie, a niech sobie mówią. Ja już mi tyle osób w taki sposób zaszkodziło, że mi się już nie da bardziej zaszkodzić, nie? Tylko to jest taka żenada, nie? Zwierzysz się komuś z czegoś? Spędzasz z kimś czas prywatnie w swoim mieszkaniu czy gdzieś na wakacjach, a on potem bierze i wszystko wali do internetu, bo trochę tam jesteś rozpoznawalny i ludzi to zaciekawia, nie? To jest moim zdaniem takie zwykłe skurwysyństwo po prostu. Nie mówię teraz o Marku, tylko w ogóle, nie? Ja mam taką sprawę co do Marka. Bo ja ostatnio go widziałem, jak byłem nad morzem. I wie pani, ja sobie idę tam na tą plażę. Elu, mogę mieć pytanie? I on mi drink daje i robi za nami jakieś dziwne akcje. Ile ty masz lat? Siedemnaście. Ale nie, bo mam jakieś déjà vu, że to już coś, już kiedyś coś takiego mówiłeś. Nie wiem, nie przypominam sobie. Ale pytanie nie jest obraźliwe, nic w tym stylu. Jestem ciekaw tylko, twój poprzedni partner przed Markiem, jak on się z twoją córką dogadywał? Czy były problemy tak jak z Markiem, czy było lepiej? Nie, no Marek nie ma żadnych problemów. Marysia go polubiła bardzo. Zobaczycie to na filmach, bo cały czas te filmy płyną na kanał. Na początku była przeciwko. A teraz go bardzo lubi. Natomiast wcześniejsze jakieś osoby, z którymi się spotykałam, to ja nigdy nie przyprowadzałam nikogo do domu. I Marysia po prostu nie miała kontaktu, bo to były osoby z Krakowa lub z okolic.
Więc ona nawet nie widziała, że ja tam z kimś jestem, no nie, bo ja, ona sobie szła do szkoły, czy tam do przedszkola, czy tam u babci była, a ja mówiłam, że idę do pracy i się tam wtedy z kimś spotykałam i ona nie wiedziała. Teraz jest większa, Marek jest z innej części Polski i no i to trzeba jakoś tam wytłumaczyć, dlaczego ja gdzieś wyjeżdżam, czy on tam przyjeżdża, prawda? No, a dawniej to ona w ogóle nawet nie wiedziała, że ja się z kim spotykam. Więc nie było żadnych problemów tego typu. Nie, ona jest zazdrosna, ona by tam nigdy nie, nikogo nie zaakceptowała. Jesteś boska. Słuchajcie, Elka, mam pytanie, bo banana nie no, dostałam. Możesz mi tego banana wyciszenie zamienić? A jaką ty masz nazwę? Nie huragan. Madame Mao. A kto ci dał bana? Ja? Nie, ktoś z administratorów. Aha. To ja bym wolała takiego deala, że nawet wyciszenie na 2 dni będzie git. No, ale jak się bawisz nad morzem teraz bez Marka? Ale nie będziesz dokuczać? No nie, no skąd? A to jest nie huragan przez samo H? Tak. Słońce kiedy huragan pisze się przez TH? Słuchajcie, umówmy się tak. Każdy ma prawo poprosić o zdjęcie bana czy tam wyciszenia, jak obieca, że już nie będzie dokuczał. Nie no, będę grzeczna. Ale po prostu... jak to się powtórzy, no to wiadomo, nie? No to trudno jest potem. Czaję. Nie, no jasne, masz miły głos, może zdejmę ci tego bana. Tylko ten, jak skończę głosówkę, dobra? Okej, okay, dzięki. Elu, jak się bawisz nad morzem bez Marka, z Marysią? Wszystkie osoby, które chcą anbany, to możecie mi pisać SMS-y na numer 501-926-721 i tam mi piszcie. To wam będę zdejmować jakieś tam blokady wyciszenia i tak dalej, ale pod warunkiem, że nie będziecie dokuczać. No taki jest warunek. No. Nie no, ja chciałam powiedzieć tak, troszkę się już teraz wyładowałam już tą swoją złość. Nie, no ja lubię Marka, bardzo zależy mi na nim, ale po prostu, no to co mam zrobić, jak widzicie, jak z tymi hejterami i z Markiem wszystko się do dupy układa. Ja nic na to nie poradzę, no. Po prostu się wszystko zjebało i już jest koniec, no i no i co mogę zrobić? No nic nie zrobię, nie? Ja nie mogę patrzeć, jak on daje po prostu sobą manipulować tym ludziom. On kiedyś zrozumie, że coś fajnego było między nami, że mógł to wykorzystać jakoś fajnie w swoim życiu, nie? I że to po prostu zepsuł. Ja już nie jestem w stanie się więcej poświęcać dla tego związku i dla tej znajomości, bo mnie to całkowicie wyniszcza. Bardzo wiele osób zauważyło, że ten ostatni rok, moje live, filmy, wszystko po prostu grzęźnie. Ja jestem smutna, zapłakana, zdenerwowana. Albo nie robię tych filmów, live'ów, nie, na czas. To wszystko jest do dupy po prostu. Jest gorzej niż było. Jest to dla mnie po prostu toksyczna znajomość, związek, który mnie całkowicie wyniszcza. To jest masakra, to jest horror, to trzeba skończyć, bo tak się dłużej nie da, no. On nigdy nie przestanie z tymi hejterami knuć, kolaborować, robić sobie ze mnie jaj. A ja sobie na to nie pozwolę, ja na to się nie będę zgadzać. Nie ma na to mojej zgody. Tak jak PiS mówi. Nie ma naszej zgody na to, żeby Unia Europejska
zniesławiona Polskę. Nie ma naszej zgody na to, żeby sądy były dalej prokomunistyczne i żeby Unia Europejska blokowała reformę sądownictwa. Nie ma naszej zgody na to, żeby tam coś innego, no nie? No to nie ma, kurwa, mojej zgody na to, żeby Marek ciągle kocham, był pod wpływem tych hejterów. I co ja sobie zbuduję, to żeby mi to rozwalać, nie? Ale przede wszystkim, ale powiedzcie na przykład taką rzecz, jedną rzecz. Bo wyszła na jaw taka sytuacja przed wakacjami, która mnie totalnie postawiła w szoku. Otóż Janys ujawnił, nie? Tam live 2 tygodnie przed wakacjami. I Marek na live pisze na czacie, bo na jedno konto ma zablokowany, nie mogę odblokować, bo dawniej dokuczał, zablokowałam go, nie da się odblokować. Założył drugi profil, dam mu administratora, Marek Łangowski, youtuber, dałam mu moderatora na live. Moderator, osoba najwyższej rangi zaufania. On sobie wchodzi tam o godzinie 24 na live'a. Ja, dobrze mi idzie, nie, tam 1500 osób na live'ie, a Marek, ten bez głosu, mężczyzna, na którym mi zależy, z którym się spotykam, pisze na czacie, spierdalaj. No i ludzie do mnie, elu, Marek ci napisał, spierdalaj, tak? I ja, tak, napisał mi spierdalaj, no niemożliwe, nie, i sprawdzam. No faktycznie napisał spierdalań, nie? I potem dalej rozmawiam z widzami i za chwilę znowu spierdalań, nie? Marek pisze. I pisze, mam nadzieję, i pisze tam w następnym komentarzu, mam nadzieję, że Ela przeczyta ten komentarz. No kurwa mać. No i tak, i ja oczywiście łzy, nie? Już w ogóle nie wiem, o czym mam mówić. I już kompletnie cały live zjebany. Zastanawiam się, czy się rozłączyć. 1500 osób mnie ogląda, nie? I takie poniżenie, nie? Takie publiczne poniżenie. Nie wiesz, jak się zachować, nie? No i potem... No to dobra. No, i ja mu tam jakąś awanturę zrobiłam, napisałam mu tam na Messengerze, dlaczego mu dokucza i tak dalej, bla, bla, bla. No, a potem mija tydzień, nie? I Janys był pijany. Słychać mnie? Tak, cały czas. Tak, tak. Janys był pijany, mój były moderator, nie? I on mi mówi, Ela, słuchaj, nie przejmuj się, bo ja do niego dzwonię, do tego Janysa czasami. Na WhatsAppie czasem tam rozmawiamy na normalnych połączeniach, on jest w Niemczech. No, ja się go pytam, kurwa, powiedz mi, o co chodzi, powiedz mi, bo on mówi, że on tam coś wie, nie? Mówię, powiedz, o co chodzi, nie? I Janys sobie tam wypił parę piwek, czy tam coś, nie? I on mi mówi, Ela, słuchaj, nie przejmuj się, bo ty, Marek ci napisał na live'ie o 23:00, spierdalaj, a on mi o 12:00 w południe, 11 godzin wcześniej napisał, że on tak zrobi. Także on to planuje. To było ukartowane. Ktoś go namawia, ktoś nim steruje, z kimś to uzgodnił, że ci po prostu rozpierdoli tego live'a, zdenerwuje się i on potem śmieje. Siedzi i się z ciebie śmieje. I ja mówię, no kurwa, nie pierdol, no niemożliwe, nie? Po co tak kłamiesz? Jaką ty jesteś świnią, czemu tak robisz, nie? A Janys mówi, nie jestem świnią, to jest naprawdę, nie? A ja mówię, nie wierzę w to. A on mówi, no kurde, no naprawdę, nie? A ja mówię, przyślij mi print screena, nie? A on mówi, no nie mogę ci przysłać, bo nie mogę pokazać korespondencji. A ja mówię, no kurwa, albo mi przyślesz, albo się ode mnie odwal raz na zawsze, więcej się do mnie nie odzywaj po prostu. Albo mi przyślesz, albo po prostu zjeżdżaj, nie? Z mojego życia. I on, no dobra, Ela, lubię cię, ja ci to wyślę, nie? No i ja za 5 minut dostaję wiadomość, screeny Marka, Marek pisze tam po prostu w połowie czerwca do Janysa. O 12:00 w południe, czyli będąc jeszcze w pracy,
Ja dzisiaj Eli rozpierdolę live'a, napiszę jej na live'ie przy wszystkich spierdalaj i będzie zadyma, nie? A Jan jest do niego, ha, 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 naprawdę tak zrobisz? A Marek, tak, zrobię, tak? A Jan jest do niego, a, ha, ha, ale i tam jakieś śmieszki, coś, i on to pokazywał, żeby nie było, że on go ani nie powstrzymywał, ani nic, nie? I to było wszystko ukartowane po prostu. Marek, te wszystkie zadymy, on to wszystko planuje. No i on mi potem wszedł na live'a, zaczął pisać spierdalej parę razy, nie? A potem Marek mi wmówił, że to niby ja prowokowałam, bo ja tam się denerwowałam, bo że tam coś to skrytykowałam. I że to moja wina, że on mi tak napisał, że to wynikało z czegoś, co ja powiedziałam na live'ie. A to była no prawda, bo on sobie to zaplanował 11 godzin wcześniej, rozumiecie? Kurde, coś tam po prostu hałasuje. 11 godzin wcześniej. 11 godzin wcześniej zaplanował sobie, że mi będzie pisał kilka razy spierdalaj na live'ie, będąc facetem, który się ze mną spotyka, przyjeżdża do mnie i tak dalej, nie? A mi wmawiał na drugi dzień, ja się już nie będę do ciebie odzywał, bo ty jesteś beznadziejna, bo to ty mnie sprowokowałaś na live'ie do tego, że ja tak napisałem, a on to zaplanował. Pół dnia wcześniej, nie? Kurwa. Ale jedno mogę powiedzieć, że to nie Marek. Marek tego nie zaplanował. Marek nie jest taki przebiegły. On tak nie planuje. Nie chcę powiedzieć, że nie jest na tyle inteligentny. On nie wybiega, on nie jest, nie ma empatii, nie wybiega myślami w przyszłość, nie myśli perspektywicznie. Po prostu ktoś mu to nagrał, nie? On by sam tego nie zrobił, on by sam tego nie przeprowadził, on by sam na to nie wpadł. Ludzie nim po prostu sterują, mówią mu zrób to i to i to i to. I on bierze potem i po prostu robi to. Po to, żeby mi dokuczyć, no. Ela, a masz podejrzenia, kto to może być? To są ciągle różne osoby, bo to jest ten Albus, to jest Azaria, to są ci ludzie z tego serweru Iskariota, to są ludzie z tego serweru przedtem nim manipulowali przystanek Kozborowo. A teraz on sobie założył własny serwer, nie? I ta chłopca tam przeszła po prostu do ten jego serwer i oni tam po prostu manipulują nim, no i po prostu... Znaczy... Nie, on po prostu... Znaczy, Elu, wiesz, że ci powiem tak, to jak na razie są domniemania, bo nie masz żadnych sensownych dowodów na to. Chyba, że masz, a oczywiście nie wiem. Nie. Ale musi nam wszystko przedstawiać dowody? Nie, no mam dowody, bo mam print screeny. A poza tym ci hejterzy są na tyle bezczelni, że oni potem post factum się przechwalają, że oni sobie... że oni go podpuścili. Przecież te wszystkie dziwki, co tam go wyciągają na jakieś spotkania, to najpierw sobie do niego piszą, że tam będą seks uprawiać i tak dalej, potem robią print screeny i publikują to w internecie. Oni to wszystko potem sami udowadniają. Przecież to co tam się działo na tym serwerze przystanek Kozborowo i tak dalej. Ale dobra. Nie wiem, bo po prostu nie chcę. Znowu mnie ktoś nagra, puszczą Marek sobie to osłuchiwał w pracy i się na mnie obrazi, no. Nic złego o nim nie powiedziałaś. Po prostu powiem wam tak. Kurde, nie wiem. Miałam 18 lat, jechałam sobie autobusem, słuchałam Lombardu na cały regulator, puszczał kierowca, nie? Był rok 1988, leciało Przeżyj to sam i myślałam sobie, kurwa mać, to sam. Chciałabym,
Chciałabym po prostu, żeby moje życie było fajne. Chciałabym w życiu do czegoś dojść. Chciałabym po prostu coś osiągnąć. Chciałabym być szczęśliwa. Chciałabym mieć przyjaciół, nie? Miałam 18 lat, jechałam sobie jakimś takim komunistycznym autobusem. Byłam ładną nastolatką, za którą się każdy chłopak oglądał, nie? Z fajnej rodziny. Życie stało przede mną otworem. Kurwa, myślałam sobie wtedy, że mogę wszystko, naprawdę, że mogę wszystko osiągnąć w życiu. Chociaż nic nie było w sklepach, bieda, jakieś po prostu wszystko, jakieś szare obóry, etykiety na produktach, z makulatury robione, bo wszystko szło do Związku Radzieckiego, nic nie było, nie? Ale kurwa, normalnie miałam tyle marzeń, tyle nadziei, tyle radości, nie? I potem przez całe życie, wtedy miałam 18 lat, nie? Minęło 30 lat, cały czas codziennie się staram. Włączam komputer, coś robię, coś kupuję, coś kombinuję, a może to, a może to, a może tak, nie? I pojawiają się ciągle jacyś ludzie w moim życiu, żeby to rozwalić, nie? Żeby nikt nie powiedział, że jestem fajna, że coś umiem, tylko żeby mnie wyśmiać, że jestem głupia. Jesteś fajna. Postanowiłem zresearchować internet w poszukiwaniu jakiejś naprawdę fajnej... Elu, weź wyjeb, ta osoba to jest Adinka Malinka, jest na samej górze. I chodzi o to, że 30 lat próbuję coś osiągnąć w życiu, nie? I pojawia się taki Marek, jakieś mędy nim sterują, nie? Wpuszczam go do mojego świata, a on wszystko zdradza, nie? No i po co go trzymasz dalej w tym życiu, jak to jest śmieć? Ściągam do Władysławowa, wynajmuję nocleg, nie? Gotuję mu pierogi, jedziemy, spędzamy czas, nie? I mówię mu, wieczorem robię live'a, słuchaj, chciałabym, żeby on, wiesz, dostanę jakieś tam pieniądze od widzów, przyda mi się to na wakacje z dzieckiem, może mi pomożesz, nie? I co on robi? Chleje, pije piwo za piwem, piwo za piwem, piwo za piwem, leży pijany, no nie może wstać, nie może pomóc. Potem w końcu wstaje, to jakieś głupoty robi, język wystawia, miny jakieś za moimi plecami. Potem mi zabiera internet, live się wypierdala. Potem ja wychodzę z domu zapłakana, to on wtedy się na moim kanale łączy i sam live'uje. No ja pierdolę. Nie wiem, czy mi się to wszystko śni? Wiesz, co mnie zastanawia jedno. Ile wy już razy schodziliście się i zrywaliście? Chuj cię to obchodzi. Ja do ciebie się odzywam, więc się nie odpowiadaj. A ja się do ciebie odzywam. My się nie potrzebujemy schodzić i rozchodzić, bo my nie jesteśmy w żadnym związku, więc ani nie zrywamy, ani się nie schodzimy. Dlaczego mnie rozumiesz? Ale po to tak ofensywnie od razu. Ale że ja? Tak. Nie przejmuj się nim, Ela, widzisz, że on jest jakiś pomylony. Słuchaj, my nie jesteśmy w żadnym związku, więc jak ja bym się chciała zapytać Marka, o cokolwiek bym go mogła poprosić, nie? To on mi powie, wypierdalaj, ty jesteś dla mnie nikim, my nie jesteśmy w żadnym związku, ja nie mam, ty nie jesteś ani moją dziewczyną, ani przyjaciółką, ja nie mam żadnych zobowiązań w stosunku do siebie, radź sobie sama. My mamy taką relację. On się wyprowadzał tutaj 25 lipca, to poszedł sobie na pociąg o 11 w południe, nie? A ja musiałam o 12 zwolnić pokój, zapakować sobie bagaże. Musiałam sobie znieść sama walizki z czwartej kondygnacji na parter. Nie miałam kogo poprosić, bo Marek wyjechał godzinę wcześniej. Mógł pójść na pociąg późniejszy, nie? No ale po co?
bo on chciał być wcześniej z domu. Powiem wam, ciężko mi było bardzo to wszystko poznosić. Brzuch mnie bolał od noszenia tych walizek, nie? Włożyłam to wszystko do taksówki i się przeprowadziłam. No, oczywiście mógłby mi pomóc, ale nawet nie wpadł na to, że będę musiała to wszystko nosić. No bo co go to właściwie gówno obchodzi, jak jesteśmy w otwartym związku? Jakbyśmy byli w związku, tam nie wiem, chłopak, dziewczyna, mąż, żona, czy tam cokolwiek, to bym powiedziała, nie do męża. Musisz mi pomóc znieść bagaże, nie? A jesteśmy w wolnym związku. Ja za wszystko płacę, ja noszę bagaże, ja rezerwuję, ja ponoszę konsekwencje, ja sprzątam, ja gotuję. No kurwa, wolny związek, no. 100 kilogramów bagażu moich i córeczki sobie sama zniosłam z 4. piętra, bo Marek wyjechał godzinę wcześniej, a mógł wyjechać godzinę później, ale stwierdził, że... Dobry Jezu, a nasz Panie... Po co miałby mi pomagać? Po co miałby mi pomagać w przeprowadzce, nie? Przecież to jest problem, nie? Trzeba 3 godziny wymagać. Monia też ma to jebana. Wyłącz to. Chce się kobieta przeprowadzać, to niech się kurwa sama przeprowadza, nie? No tak. Ale powiem wam, że faceci tacy są. Wyjeżdżałam z różnymi chłopakami na wakacje nieraz, nie? Dawniej, jak byłam młodsza. No i tam na przykład samochodem jechaliśmy gdzieś tam w góry, czy nie wiem, do jego domku, czy tam gdziekolwiek, nie? No to ja, wiecie, że ja lubię, dużo bagażu biorę, nie? Jakichś klamotów. No to chlas tam, 2 torby, nie? No i przyjeżdżał po mnie taki chłopak, nie? Z którym sypiałam. On tam tylko jedna siateczka na ten wyjazd 3-dniowy, nie? A ja chlas, 2 torby, nie? I tak, facet umięśniony. 2 metry wzrostu. Samochód pod domem zaparkowany. A on co robi? Opierdala mnie. Bo ja sobie kurwa 2 torby wzięłam, nie? On ci drink daje, robię z tobą jakieś dziwne akcje. A co to jest, kurwa, a mam taki kaprys, a choćbym miała nawet i 5 tych toreb, nie? Mieszkam na parterze, jedziemy samochodem, no i chuj, no i co? I to jest taki straszny problem, że sobie tam chciałam wziąć 10 par butów na 3 dni? Może mam ochotę się zmieniać przez dzień. Nie wiem, czemu echo jest takie śmieszne. I ten, no i koleś tam gdzieś zasuwał na siłowni, czy tam coś robił, nie? I nie mógł mi tych 2 walizek wziąć, nie? Bo miał z tym problem, nie? Po co ty to bierzesz? Nie będę ci tego nosił. Ty jesteś jakaś głupia i w ogóle awantura zadyma na pół dnia, nie? Bo ja sobie coś wziąłam. Ja sobie myślę, o ty chuju pierdolony już, więc z tobą nigdzie nie wyjadę. To już jest nasz ostatni wyjazd. Następnym razem jadę sobie z innym kochankiem, któremu nie będzie przeszkadzać, że mam 4 walizki, bo mam taką ochotę, żeby mieć, nie? A wiecie o tym, bo ja czytałam takie biografie, nie wiem, słychać mu? Słychać mnie jeszcze, czy nie? Słychać, ale słychać. Zaraz wyciszę ten mail. Słuchajcie, ja czytam, ja lubię czytać te książki takie biograficzne, autobiograficzne, no więc czytałam takie książki Elizabeth Taylor, nie? Takie wspomnienia, ktoś to spisywał chyba. No, to wiecie, jak Elizabeth Taylor jeździła na plany filmowe? Bo ja się tym interesowałam, bo ja studiowałam filmoznawstwo. Nie wiem, słychać mnie? Tak, ale słychać. Tak. Która ten kurwisz, on cały czas puszcza muzykę. A który to? Twój stary chyba. To jest Peter, o dobrze, już został zmutowany. Kto puszcza tą muzykę, to wywalę. Nie, on już dostał muta. Już dostał muta.
A kto mu dał? Angie ja. Chyba. Tak, Angie. Aha, jesteś. O, to fajnie, fajnie. Słuchajcie, no i tak, Elizabeth Taylor, wiecie, jak ona jej na przykład jechała na plan filmu Kleopatra? Ona miała pociąg własny. 10 wagonów. W jednym wagonie miała tylko tam jakieś stroje, kapelusze. Nie, jeden wagon to były kapelusze, nie? I jakieś tam ciuchy, nie? Drugi wagon też jakieś ubrania. Trzeci wagon to były jej zwierzątka różne, papugi, pieski, kotki, jakieś tam inne, nie? I ten, ktoś, kto się tym zajmował. Czwarty wagon, no to ona na przykład tam była, nie? Piąty wagon to jakieś tam kosmetyki. Szósty wagon jakiś tam dla fanów rzeczy do rozdawania. Siódmy wagon, to prawdę mówiąc już nie pamiętam, co tam mogło być. No i cały miała pociąg. Więc jeździła albo pociągami, miała własny pociąg, pociąg po prostu, rozumiecie, kilka wagonów sobie jeździła, albo jachtem, jacht, ogromny taki statek i chlasta, wszystko, tylko jej rzeczy, nie? I służba. No, ewentualnie samolot, nie? I teraz ja też jestem gwiazdą, nie? I kurde, biorę sobie dwie walizki, nie 10 wagonów, tylko dwie walizki, jedną torbę, dwa plecaczki, kurwa, no to nie jest tak strasznie dużo. I jakiś tam koleś, Marek, mój były mąż, czy tam jakiś inny były kochanek albo przyszły mi mówi, kurwa, ty za dużo wiesz tego bagażu, a weźże wypił dalej, nie? A Elizabeth Taylor sobie miała 10 wagonów, no co, ja nie mogę mieć trzech walizek? No, no powiedzcie mi szczerze. Czy ja jestem gorsza od niej? Nie, no najlepsza pani jest. No ale ja też chcę mieć. Ja kurde zwierząt nie wożę. Piesków, kotków, papug, rybek w akwariach na wakacje. Tylko sobie wożę. Ja sobie wożę, wiecie co, nie? Tam jakieś ubrania i tak mi brakuje, jakieś buty, jakieś tam klamoty, kosmetyki, jakieś rzeczy gospodarcze, przedłużacze, komputer, jakiś aparat fotograficzny, tam cokolwiek, nie, rzeczy dziecka, no i to się zbiera, nie? Ale jakiś, na przykład Elizabeth Taylor miała cały wagon tylko na kapelusze, wagon pociągu na kapelusze. No to dlaczego ona mogła mieć 500 kapeluszy, a ja sobie nie mogę wziąć dwóch walizek na miesiąc wakacji? No bez jaj, nie? Bo pani nie ma wagonu. Nie, no to jest tylko kwestia wyobraźni. No chcesz sobie coś tam zabrać, to zabierasz. No i po prostu dlaczego mam sobie nie zabrać? No ale dobra, słuchajcie, będę kończyć powoli, bo muszę tam iść spać. Nie, no, co ja chciałam powiedzieć. Słuchajcie, lubię Marka, zależy mi na nim. Dlatego jestem zła, że tak to wszystko wygląda, nie? Nie wiem, co będzie dalej między nami, nie mam pojęcia. Ale wszystko jest tak, jak było z mojej strony, dlatego tak mówię. Wiecie, jaka ja jestem, zawsze się tam złoszczę, różne rzeczy mówię, których nie myślę czasami. Dlatego nie chciałam wchodzić na tą głosówkę, bo się bałam, co powiem. Ja myślę, że on kiedyś doceni, zrozumie. Halo, co się słychać mnie? On kiedyś doceni, zrozumie, dotrze do niego, co się mu przydarzyło w życiu, ta znajomość ze mną, nie? Jak już wyląduje z jakąś babą ze wsi, taką nudną, nieciekawą. A ja gdzieś pójdę. Zielone. On będzie sobie po prostu wspominał. No i tyle, nie? On nie ma odwagi, żeby wejść w ten po prostu mój świat. Bo mój świat nie jest normalny i mało kto ma odwagę, żeby... Zielone.
Zamknij pizdę. Dobra, twoja stara. A ty, Just Angie, jesteś z nami? Ja faktycznie powinnam to... Tak, jestem. Ja faktycznie, fajnie, że jesteś kochana, wiesz, bo ja cię nie uprzedziłam, a to rzeczywiście trzeba tych administratorów uprzedzać, że się wejdzie na tą głosówkę, bo z czasem się zawsze tam te hieny zważą, nie? No ja akurat byłam, widziałam wiadomości, więc... Aha, no to fajnie, nie? Bo mogłam to mógł ty tych przygłupów. Mogłam cię uprzedzić. No już parę zostało zmutowanych, patrzę, ale też nie mogę cały czas siedzieć przed ekranem i patrzeć. Słuchaj, przepraszam, że cię nie uprzedziłam, bo to było takie spontaniczne, nie? Buziaczek gdzieś śpi, kurde, w ogóle się nie odzywa, bo go też nie uprzedziłam, ale to nie szkodzi, ja tak sobie tylko weszłam do profesji. Nie, mam tam różne problemy, ale mi się nawet dzisiaj nie chce o tym mówić. Jutro się dowiecie na Discordzie. Znaczy nie jakieś tam problemy, nie, ale coś tam się działo. Różne przygody. Będę częściej wchodzić na tego Discorda. Ale odpiszesz mi na WhatsAppie? Dobrze. Słuchajcie, znajdźcie mi jakiegoś nowego kochanka, bo jadę... Marek powiedział, że przyjedzie dopiero na gwiazdkę. A ja chcę mieć co miesiąc nowego kochanka, więc na wrzesień chcę mieć jednego. Ja już znalazłem. Na październik chcę mieć innego. Na listopad Wszystkich Świętych chcę mieć trzeciego. A gdzie pani podać kontakt do tego kochanka? Dobra. Na grudzień, na Mikołajki chcę mieć jeszcze innego, nie? A Marek, Szmata, Marek przyjdzie na Sylwestra, to może się wszczeli. Szmata to cię wysrała. Dobra, bądź pokorna, zamknij tam mordę. I ty zamknij mordę. Ty to masz tam do życia. Ale to po katolicku, tak? No stary. Ile wy macie, 12 lat tu, czy o co chodzi? 13. Tak cichutko mówi, żeby matki za ścianą nie obudzić. Ale kto, które to tak? Kto tak puszcza to? Ja nie z nieba. O nie, mutet. Słuchajcie, powiem wam, że mam teraz problem, dlaczego się dzisiaj połączyłam. Jaki? A nie, lepiej nie powiem. No mów, no Elu, nam nie powiesz. Nie, nic takiego. No tak nie można powiedzieć i nie powiedzieć jednocześnie. Jak to będzie coś bardzo złego, to możemy zamknąć uszy na czas twojego mówienia. Nie, właściwie to nie. Muszę w ogóle zbierać siły, bo tak, już jest czwartek. Ja pierdolę, a ja mam przecież piątek live'a. Muszę się po prostu zastanowić, co ja będę na tym live'ie robić, nie? Ale w ogóle jest normalnie szok. Dzisiaj spotkałam na plaży taką dziewczynę, ma 17 lat i mnie ogląda z chłopakiem. Nie? 17 lat. Bardzo często takie osoby mają 20 parę lat i u mnie zamawiają jakieś życzenia, nie? Ludzie mnie oglądają w moim wieku tak samo. I kurde, ja naprawdę nie wiem, co taka 17-letnia osoba we mnie widzi ciekawego, jak ja przecież jestem nudna, beznadziejna. Kurde, niemodna, noszę jakieś szmaty, w ogóle niemodny człowiek. Nie wiem w ogóle o tym, co tak, nie? Jesteś wyjątkowa dlatego, bo jesteś sobą i robisz co chcesz. Kurde, oglądają, no normalnie jakiś szok, nie? Tak mi się głupio zrobiło. Chodzę 4 lata w tych samych krótkich spodenkach. W ogóle mody nie śledzę. Maluję się jakoś, kurde, oldschoolowo.
mogłabym się lepiej pomalować, ale mi się nie chce, nie? Fryzura zawsze ta sama, nigdy sobie tych włosów nie upnę, koloru nie zmienię, długości, po prostu chodzę w tych samych butach. I kurde, 17-latki mnie oglądają, no normalnie jakieś jaja. Ja nie wiem, jak mi, mówi mi taka 17-letnia osoba, że ona mnie ogląda, to mi się chce płakać ze wzruszenia. Mogliby sobie oglądać kogoś fajniejszego, nie? Słychać mnie? Słychać, Elu, słychać. Jo. Jo, to ktoś tutaj z Pomorza tak mówi. Ale nie, ale zmierzam do tego. Jak nie najbardziej. Tak pomoże, to Kaszuby. Ale zaraz wrócę do pokoju. Słuchajcie, zmierzam do tego, że ja muszę coś ze sobą robić, nie? Bo skoro mnie oglądają nawet 17-letnie osoby, to ja muszę coś sobą reprezentować, żeby ci ludzie mnie chcieli oglądać, nie? Żeby tych ludzi nie rozczarować. No chociażby jest takich osób 1000 w całej Polsce, takich nastoletnich, nie? No to pasuje, żeby tak się wypowiadać, żeby dla nich to też było ciekawe. I dla 20-parolatków też. A mi się wydaje, że to, co ja mówię, to jest ciekawe tylko dla takich osób jak ja, nie? W moim wieku. Nie, no powiem wam, że... Słuchać mnie, czy nie? Jo. Nie, chciałam powiedzieć taką rzecz, zaraz wychodzę z łazienki. Muszę się przyznać, że byłam w toalecie i robiłam siusiu. A teraz wracam do pokoju. W ogóle jak na przykład z kimś gadam przez telefon, z jakimś chłopakiem, strasznie mi się nie podoba, gadam z kimś, gadam i tu nagle słyszę spuszczanie wody w ubikacji, nie? To wiecie, co to oznacza? Że ktoś sobie z wami gadał i w tym czasie sikał albo srał, nie? Kurwa. No trudno. I takie spuszczanie, w czasie rozmowy telefonicznej takie spuszczanie wody, słuchaj, takie nie? To ja na przykład jak już idę, jak już muszę iść do tej toalety, z kimś gadam, nie? To ja nie spuszczam wody, żeby on nie wiedział, nie? A ty musisz wyciszyć sobie mikrofon na chwilę w telefonie, żeby nie było to słychać. No niby tak. Także muszę się przyznać, że byłam przed chwilą w toalecie i nie wpuściłam wody, żebyście się nie kapnęli. No ale nie, tak żartuję oczywiście, to się tam nie przejmujcie. W każdym razie nie, no muszę coś pomyśleć, bo co te 17-latki ode mnie chcą, nie? Trzeba się po prostu tak, trzeba się tak wczuć w mentalność takiej osoby, nie? Że oni się gdzieś tam uczą, a stres przejścia w dorosłe życie to raczej dopiero przeżywają te osoby 20-paroletnie, które też chętnie mnie oglądają. Że ci ludzie szukają jakieś recepty na szczęście, jak przejść przez życie i trzeba im to przekazać, nie? Oni nie chcą, żebym się połączyła na live'a, płakała i że mówiła, że się chce zabić, nie? Oni chcą, żebym mówiła, że wszystko jest dobrze, że sobie poradzę, że wszystko się ułoży, no nie? A po prostu chciałam powiedzieć na koniec, że Marek jest fajny. Nie, ja nie mam żalu do niego, że ja sobie tak po prostu tylko wymyślam, że on tam z tymi hejterami coś knuje, a to moim zdaniem nie wiem, czy to jest planowane, to się tak wszystko samo dzieje po prostu. Przecież to jest przygub. Ale przeżyliśmy dużo fajnych tutaj chwil na wakacjach i zobaczycie to jeszcze na filmach i po prostu nie chcę nic złego o nim mówić, bo ja go naprawdę lubię.
Ale on jest nie w porządku. Nie, no ale nie chcę tego. Toksyczny jest. Słuchajcie, tak jak ja nie lubię, ja w ogóle nie słucham tych jego rozmów na jego kanale głosowym, bo u niego jest odwrotnie. On tam się żali, że coś tam jest zawiedziony, a tam ludzie mu mówią, kopnij ją w dupę, to jest stara baba, ma pomarszczony tyłek, ona ci nie urodzi dzieci, olej ją, po co ci taka menda i tak dalej, nie? No i wiecie, jak ja się czuję, no nie za fajnie, nie? A on jakby słuchał tej rozmowy tu, no to się tak czuje, jest odwrotna sytuacja, prawda? I tak nas po prostu ludzie nawzajem do siebie zniechęcają, nie? I to jest takie przykre, nie? Mi ktoś mówi, że on jest przygłupem, tak jak ktoś powiedział, czy tam nie szanuje mnie i tak dalej, a jemu mówią odwrotnie, nie? I wszystko tylko chodzi o to, żebyśmy się nie przyjaźnili. A przecież przyjaźń w życiu, współpraca z drugim człowiekiem, kontakt, to jest taka wartość moim zdaniem największa. No tak. Cześć Ela, chciałam cię pozdrowić. Dziękuję. Tak naprawdę ja całe życie właśnie dążyłam do tego, żeby być blisko z ludźmi. Nieważne tam jakieś zakupy, nowa szafa w mieszkaniu, aparat fotograficzny. Po prostu dla mnie zawsze ważni byli ludzie. Żeby mieć jakiś przyjaciół, jakieś bliskie osoby, jakiś podziw. No i jak znajdujesz tych ludzi wokół siebie, ktoś cię lubi, szanuje, chce z tobą być, wspiera cię, no to wtedy niektórzy próbują to zepsuć, nie? I a w ogóle to już się niepotrzebnie się połączyłam na może na ten kanał głosowy, bo ja mam nerwicę wyjazdową, ja się już zaczynam denerwować, że będę za 5 dni wracać do Krakowa. Rozumiem się. Boję się, że się pociąg wykolei, że piorun szczeli w pociąg, że pogubię walizki, że ukradną mi bagaż, że czegoś nie zapakuję, że dziecko będzie na mnie krzyczeć, że konduktor będzie jakiś nawiedzony, że zgubię bilety na pociąg. Kurde, nie wiem co, nie? A jakbym jechała samochodem, no to bym się bała znowu wypadku samochodowego, no nie? Że się po prostu rozpierdolę tym samochodem. Ja pamiętam, jak z rodzicami jeździłam na wakacje samochodem, nie? To tam ojciec już w tych ostatnich latach to już nie był takim najlepszym kierowcą, bo już tam wiek, różne sprawy, nie? Dałam się namówić na jakieś wyjazdy i on tam ledwo ten samochód prowadził, nie? I się bałam po prostu na każdym zakręcie, że wylądujemy na jakimś drzewie, więc to jakaś była trauma straszna z nim. Z tym, że to było tam jakieś 20 lat temu, ostatni raz byłam z rodzicami na wakacjach, to ja wtedy byłam takim świeżo upieczonym kierowcą, no to tam wolałam nie prowadzić tego samochodu ojca, bo go nie umiałam prowadzić, więc on sobie sam prowadził, nie? No, a byłam nad morzem samochodem raz tą swoją Skodą i spokojnie sobie dojechałam. Chciałabym sobie kupić taki większy samochód i na przyszły rok pojechać. Gawin bus, albo Gawin camper, albo jakiś Gawin jeep i będę się zatrzymywać co 200 kilometrów na jakieś spotkanie z widzami. A wiecie co? W ogóle ciekawe, bo ta Izabela Kisio-Skorupa, słyszycie mnie? Tak, Alu. Tak. Ta Izabela Kisio-Skorupa, to ona ma 62 lata, nie? To ona jest 10 lat starsza ode mnie. A ona, kurczę, dużo ludzi ją lubi, takich młodych, nie? Nie wiem, ja jej w ogóle nie znam, czy to jest jakiś patol.
Nie, ale wiesz, ona... Ale oni ją biorą tam na te Fame MMA, ona występuje w jakichś teledyskach, coś tam robi. Jej córka jest aktorką. Tylko nie pamiętam, jak ona się nazywa. Alicja. Jak się jej córka? A jak ma na nazwisko? Skorupa? Nie, Kisio. Kisio, Aleksandra Kisio. Aha, no, no. Jest aktorką, nie? A ona jest jakąś fajną aktorką? Nie. Nie, ja ją tylko kojarzę, że grała w Pierwszej Miłości, a tak to nie bardzo. Aha, to nie jest jakaś znana, nie? Nie, w ogóle nie. Ja tylko ją znam też z Pierwszej Miłości. Aha, aha. No, no, ale ta Izabela, no to ona fajnie tam kombinuje, dużo ludzi ją lubi i ona jest o 10 lat starsza ode mnie, nie? No, to ja bym na przykład mogła przez te 10 lat teraz, które są przede mną, to mogłabym tam jeszcze nakombinować, żeby być taką rozpoznawalną osobą. No, jak chcesz, to to nie jest trudne, ale na pewno chcesz, bo już jesteś trochę rozpoznawalna i nie wiem, czy chcesz jeszcze bardziej, wiesz, to nie jest tylko super jasna strona, bo to jest też ciężko. No wiem, wiem. Ale na przykład ta Izabela, to ona całkiem fajnie wygląda, tam może trochę waży za dużo. Mi się wydaje, że ja za 10 lat... Waży za dużo. No, no nie ma takiej idealnej figury, bo się przyglądałam dzisiaj na jakimś tam nagraniu, nie? Ja na przykład za 10 lat to mogłabym, kurwa, dalej być taką laską, jakbym o siebie dbała. No tak, bardzo ładne masz ciało. Na 52 lata masz. Po urodzeniu dziecka. Spoko masz ciało. To no, też... no. Jakbym... No i moim zamiarem jest to, żeby dbać o siebie, ćwiczyć, nie? I kurde, minie tam parę lat, nie? Te osoby dwa razy młodsze ode mnie się zestarzeją, a ja dalej będę ładnie wyglądać, nie? To byłoby fajne, nie? A mi się wydaje, że ja mam do tego potencjał, bo ja mam takie geny, że ja się... W mojej rodzinie tam ze strony mamy to są takie osoby długowieczne, które w dodatku bardzo młodo wyglądają, nie? Więc ja mogłabym... Za 10 lat mogłabym spokojnie sobie dalej wymiatać i sobie brać co miesiąc innego kochanka. To byłoby fajne, nie? A za 10 lat moja córka będzie miała 21 lat i już żaden sąd rodzinny nie będzie mógł mi po prostu nic mówić, że ja kurwa kogoś deprawuję, nie? A czemu nic nie mówicie, no? Ja jakieś snuję tutaj plany na przyszłość, a wy mnie w ogóle nie wspieracie. Ja myślę, że ty za 10 lat właśnie... Będziesz taka dalej, jak teraz, będziesz robiła co chce, będziesz taka, nie wiem jak to powiedzieć, przebojowa i tak dalej, wiesz. O, przebojowa, no fajne stwierdzenie. Ale ciekawe, czy ktoś nas nagrywa, czy nie. To się jutro okaże. Słuchajcie, no. Dobra, no to kończmy, idziemy spać. No, dobra, wyżaliłam się na Marka trochę, to nie będę na live'ie. Gadać o nim, nie? To też ma swój plus. Pamiętaj, Elu, się wyśpi, bo sen jest ważny na urodę. No tak, nie wiem. Haha, ale śmieszne, pierda ktoś puszcza, o Jezu. Haha, hu hu. Ale który to? No jakiś kretyn, no widzisz. Z humoru. Ktoś się najadł fasoli. No dobra, słuchajcie, no to dobra, to dobranoc, druga w nocy. Czyli taka pora dla mnie kończenia live'a, czyli... Druga to Max, nie? Nie, no muszę tego live'a jakaś być wesoła.
Tak, o Marku ani słowa, ani słowa. No i po prostu... No, trzeba się cieszyć. Ale powiem wam, bo tak czasami to tak sobie myślę, kurde, że szkoda, że tam nie mam męża, dzieci, nie? Więcej. Słyszycie mnie? Tak. Tak. Ale mam taki Saigon z tą moją córką. Na jakieś dodatkowe 500 plus przynału. Słuchajcie, taki mam Saigon z moją córką na tych wakacjach, nie? I w ogóle na co dzień w ciągu roku, nie? Że jak ona mi tak tam utrudnia wszystko, nie? To ja sobie wtedy myślę, Boże, dobrze, że nie mam więcej dzieci. Dzięki Bogu, że nie mam więcej dzieci. Także z jednej strony są takie chwile, o szkoda, że nie, chciałabym mieć dwójkę, nie? Albo trójkę. Ale ja bym nie dała rady wychować dwójki ani trójki. No to jest po prostu kobieta musi oddać... Dwoje dzieci to jest 20 lat. No chyba, że wychowujesz równocześnie, nie? Jest mała różnica wieku. Bo to moje dziecko... To ona mi po prostu zabiera cały dzień tutaj na tych wakacjach, cały dzień. Ja muszę wszystko, muszę każdą rzecz, nie mam żadnego do tego żalu, nie, bo ja lubię się nią opiekować, ale ja muszę każdą swoją sprawę odraczać, bo zawsze się liczy to, co ona chce, nie. Ja tam na przykład coś robię, ona coś chce, to ja muszę to przejść i jej to zapewnić, nie? No to wiadomo, nie? Dziecko jest głodne, prosić się, mamo, chcę jeść, nie? No to musisz przerwać, co robisz, dać dziecku jeść, nie? Dziecko jest zmęczone, mówi ci, mamo, ja już chcę iść do domu, jestem zmęczona, nie? To musisz zrezygnować z tego, co planujesz, wrócić do domu, nie? I wszystko, co ci dziecko tam komunikuje, że ono coś chce, to nie możesz tego lekceważyć, tylko musisz wszystko dopasować cały dzień do tego dziecka. A teraz sobie wyobraźcie, że macie troje dzieci, nie? Jedno wam mówi, że chce spać, drugie, że chce iść do Kukolandu, trzecie, że chce iść do kina. I jeszcze ewentualnie, jak macie czwarte chce tam iść na urodziny, nie? No i kurwa, i co teraz? Jak to pogodzić? A ja na przykład jestem taka, że jak chcę wszystkich zadowolić, to ja bym chyba, ja bym miała jakąś masakrę, jakbym miała tych dzieci więcej. Jesteście? Tak. Tak. Ja sobie ledwo radzę z tym jednym normalnie. Ja nie mogę mieć żadnego faceta na stałe. Bo ja tak jak się nie umiem zająć dzieckiem, to się też nie umiem zająć po prostu facetem. Bo facet też ciągle potrzebuje różnych rzeczy, nie? Jak żyłam w małżeństwie, to tak jak się spotykam z Markiem, nie? To kurde, każdy dzień wszystko trzeba dostroić do niego. W ogóle tak, faceci dużo jedzą. Trzeba im zapewnić te posiłki. Żeby mieli jakieś tam urozmaicone, kupić, gdzieś tam pójść, nie? Lubią gdzieś tam jeździć, jakieś rozrywki, spędzać czas, nie? No to są takie dzieci tak naprawdę, tacy faceci, że wszystko musisz tam zrobić, żeby on był zadowolony, nie? Żeby sobie pojadł, żeby się zabawił, żeby fajnie spędził czas. Tu jakiś telewizor, tu jakiś seks. Tu jakiś obiadek, kolacja, śniadanko, tu wycieczka, tu spacerek, tu kąpiele w morzu i kurwa cały dzień minął, a ty nie masz ani jednego filmu zmontowanego i wgranego na kanał, nie? Także dla mnie, ja nie potrzebuję ani dzieci, ani mężczyzn w moim życiu, bo ja nie mogę się rozwijać jako youtuberka, nie? Tak.
Także jak chcecie, słuchajcie, dziewczyny robić jakąś karierę zawodową, to sobie odpuśćcie dzieci i chłopów. A jak sobie nie odpuścicie, to będziecie mieć tak jak ja, nic nie zrobicie. Co ty pierdolisz? Tyle chciałam ci dać. Ale wiecie co? Tutaj ten kolega, u którego mieszkam, to on słucha takich fajnych kawałków, taki hip-hop, rap. Dał mi tutaj listę fajnych jakichś takich kawałków, będę puszczać na live. Żadne jakieś, kurwa, disco polo, Kasie Cerekwickie. Kogo ja tam puszczałam ostatnio? Tą. Kasię Cerekwicką i ta druga, Gosia Andrzejewicz. Gosia Andrzejewicz to taka wiocha, nie? No, trochę, bo już jest... Nikt o niej nie pamięta. No, ale chyba dlatego puszczasz, bo monetyzacja, nie? Czy o co chodzi? Tak, tak, że ja wynajduję jakieś takie utwory i wykonawców, co nie są specjalnie komercyjni i YouTube pozwala to puszczać. No, ale dał mi tutaj kolega tak listę fajnych jakichś takich przebojów, że myślę, że to pójdzie, nie? Nie będzie blokady, a to jest takie bardziej ambitne. Bo ten kolega, u którego mieszkam, to puszcza, kurde, on normalnie do trzeciej w nocy nam gra jakąś muzykę. Tam u siebie na ten, nawet teraz leci. Ale to ile on ma lat? On jest 5 lat młodszy ode mnie. I takie imprezowy dalej? No. Tak, tak, on po nocach puszcza muzykę. A potem idzie spać. Kurde, ja jeszcze śpię, a on już od rana puszcza znowu. To w sumie byście do siebie pasowali, bo ty też lubisz imprezowy lifestyle nocny. Czekajcie, pójdę się tam zaczaję pod jego pokój, to może usłyszycie tą muzę. Poczekajcie cicho. Żeby myśleć, że kłamie. Czekajcie, idę, uchylę drzwi, tylko cicho. Nie mogę wyjść, bo się zamknął. Zamknął drzwi na klucz, a nigdy nie zamyka. Ale dobra, pójdę dookoła. Pójdę od strony balkonu. Czekajcie, zaraz puszczę. Co on może będzie słychać? Tylko się tam muszę zaczaić, bo mam otwarte okno. Czemu on się zamknął? Nigdy się nie zamyka. Chyba się kapnął, że gadam gdzieś tam z kim. Jesteście? Jezus Maria Święta. Tak. Cicho, bo tutaj ktoś wyszedł. No idę gdzieś, no daj mi spokój. No idę tam, chcę posłuchać, jaką muzykę słucha ten, wiesz kto. Cicho, idę tutaj na pole, bo się, kurde, zamknął, on się nigdy nie zamyka, chyba się obraził. Jesteście? Tak. Cicho, zaczaję się tam, pod jego balkonem. Cicho. Słyszycie? Tak. Słychać? Słychać, no. Jezu, ale druga w nocy, a on tak muzykę głosi. O drugiej. Słyszycie? Słyszymy. Słychać? Tak. Słychać. O, on słucha hip-hop i rap. Ile dałbym, by zapomnieć cię? Wszystkie chwile. Ty. Ktoś tu wyszpiegował już na ten. Ale on normalnie słucha jeszcze dwa razy głośniej. Tylko ostatnio mu zrobiłam awanturę, że tak głośno słucha i teraz już ten ciszy, nie? Ale on fajne kawałki tam puszcza. A jakie, tam, wiesz, co to za raperzy albo wykonawcy? Dom dał listę różnych przebojów, coś tam puszczę na live. Ale fajna taka mgła, mokra trawka, obeszłam balkon dookoła.
Dobra, wracam tam do siebie. Ale to fajnie, że tutaj ten tu mam fajne warunki, mogę sobie chodzić po ogrodzie, a w tym poprzednim domu to tam, kurde, wszystko w betonie było. Jesteście? Tak. Słuchajcie, kochani. No to dobrze, to ja już kończę, bo trzeba i spać. No, to miło mi się rozmawiało. Trochę miałam na początku zły humor, ale mi się poprawił. I wygadałam się. To teraz może nie będę się już żalić na live'ie. No, no to pozdrawiam was. Mam dość. Jak to było? Mam już dość twoich kłamstw. Dobre to, nie? Służyć, powinni być. To tak, Gosia Andrzejewicz, czy? Tak, koszanczy. Tak. Mówisz, no, to dobra, to jest hit. Będę to puszczać, kurwa, bo to jest dla Marka bardzo dobre. Pozwól mi wyjść, pozwól mi żyć. Mam już dość twoich kłamstw. Blech, Dobra, chyba na ci się humor poprawił. tak. Nie, to akurat Ata Cerkwicka też ma niektóre fajne teksty. Nie? Ale wiecie, co ja zrobię? Słyszycie mnie? Ja umiem pisać wiersze takie różne, bo ja jestem polonistką, nie? Przesłucham sobie te kawałki na YouTube, takie tą muzykę niekomercyjną. Wybiorę sobie jakiś fajną muzę, jakąkolwiek. Ja sobie do niej napiszę tekst, bo to jest po prostu tekst. Tam rozmawiałam z twórcami Piwnicy pod Baranami w Krakowie, że oni po prostu biorą muzykę i do niej piszą tekst, a nie odwrotnie. No i wezmę sobie taki jakiś niekomercyjny kawałek YouTube, nie? Walnę sobie taki tekst o sobie, ale taki mądry, nie? I do rymu. No i zaśpiewam wam na live i to będzie jakiś mój hit i będę sobie mogła to śpiewać, bo to będzie niekomercyjne. Co wy na to? Mam już dość tych kłamstw. No, właśnie coś w tym stylu. Mam już dość tych kłamstw. Albo tam coś, tak, ale nie, bo na przykład Verso, ta z ekipy Fliza, nie, to ona tam śpiewała taki kawałek, to córeczka mi gdzieś tam znajdowała w czasie epidemii, nie? Coś tam, karma wraca, coś tam, hejterzy, coś tam, bla, 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 jakieś takie teksty, nie? Że ona tak o sobie śpiewała i to było fajne, nie? Więc ja sobie coś tam będę kombinować. Zresztą ten Rafatus, ktoś mi puszczał, że on nagrał jakąś piosenkę. Jak on te piosenki nagrywa? Jak on to robi? Że on sobie puszcza chyba jakąś muzę, nie? Śpiewa i nagrywa to zewnętrznym urządzeniem, prawda? Jesteście? Ja nie wiem, bo pierwszy słyszę. Ja też No, nie wiem. no. Kiedyś Rafatus coś takiego fajnego zaśpiewał i ja sobie myślę, kurwa, jak on to zrobił, nie? Są programy, gdzie można muzykę scalić z dźwiękiem wcześniej nagranym, czy później nagranym ze śpiewem na przykład. No, tak. Ela, też coś nagraj. No, ja bym chciała właśnie wreszcie zaśpiewać coś, kurwa, o tym swoim popierdolonym życiu.
Może lepiej taki rap, bo chyba tak za bardzo nie umiesz śpiewać. Nie, no ja umiem śpiewać. Okej. Okay. No na przykład mój hit to jest cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten kudłaty, ten łaciaty, kochają się jak wariaty. No i co, źle? To już lepiej. Tyle chciałam ci dać. Co tam jeszcze było? I will be better. Ale muszę sobie przypomnieć jakieś takie piosenki z mojej młodości, co tam było. Biały miś. Umieć białego misia śpiewać? Biały miś dla dziewczyny. To był taki przebój lat 80., ale ja tego nie umiem. Co by wam zaśpiewać fajnego? Ośmiałeś się zakopanym. No. No, coś tam przygotuję. Słuchajcie, kochani, to ja będę kończyć na razie. To dziękuję za miłą rozmowę i zapraszam na live'a do usłyszenia. Zobaczymy się niedługo. Pozdrawiam was. Mam nadzieję, że nikt mnie nie nagrywał. No, no to pa. Dziękuję za rozmowę. Pa, dobranoc, Elu, dziękujemy. Odpisz na WhatsAppie. Dobrze, pa. Dobranoc.